Huge Dragon, czyli nowy mega kozacki huge pet, słuchajcie, którego można było zdobyć jedynie przez zakup, słuchajcie, specjalnego merchu w postaci pluszaka, słuchajcie, na stronie Big Games. I jest on, słuchajcie, obecnie jednym z najrzadszych huge petów, słuchajcie, w całej gierce i dosłownie każdy chce go mieć. W tym odcinku, słuchajcie, zobaczymy sobie najbardziej kozackie oferty, słuchajcie, na całym świecie, jakie ludzie proponowali właśnie, słuchajcie, w zamian za Huge Dragona, które były, słuchajcie, totalnie kozackie i naprawdę nie uwierzcie sami, co takiego ludzie potrafili proponować właśnie za Huge Dragona, bo było to, słuchajcie, mega kozackiego. I powiem wam, moi drodzy, sam się nie spodziewałem, że ludzie potrafią dać aż tyle, słuchajcie, różnych rzeczy właśnie za Huge Dragona i będą to, słuchajcie, rekordowe oferty na całym świecie, więc naprawdę, moi drodzy, oglądacie kończę do końca, bo słuchajcie, takich ofert nie widzieliście jeszcze nigdy, jakie zobaczycie, moi drodzy, w tym odcinku, więc pamiętajcie o tym i pamiętajcie, żeby koniecznie zabić łapę w górę, suba dzwonkiem oraz napiszcie, moi drodzy, w komentarzu Huge Dragon, to przypomnę wam serce oraz pamiętajcie, aby koniecznie wbić na mojego Discorda oraz Instagrama JeremyTrailer2 oraz na drugi kanał, słuchajcie, Jeremy Roblox Plus, wszystkie, słuchajcie, linki są tam na dole w opisie. No i, moi drodzy, dzisiaj zobaczymy sobie coś naprawdę niesamowitego, bo słuchajcie, gwarantuję wam, że sami nie wyobrażacie sobie, jakie potrafią być mega kozackie oferty za Huge Dragona, bo to, co, moi drodzy, zaraz zobaczycie, to jest naprawdę coś przekozackiego i gwarantuję wam, słuchajcie, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliście w Pet Simulatorze. W każdym razie pamiętajcie, by koniecznie odcinek zobaczyć do końca i naprawdę, moi drodzy, oglądajcie, bo się, słuchajcie, nie zawiedziecie. Patrzcie, moi drodzy, na pierwsze trady. A więc, słuchajcie, na samym początku zaczynamy, słuchajcie, sobie film RFG, słuchajcie, co takiego ludzie dadzą, uwaga, za rainbowowego Huge Dragona. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, jak to jest możliwe, żeby go zdobyć, słuchajcie, ale sami zaraz zobaczycie, co takiego, słuchajcie, ludzie oferują właśnie za rainbowowego Huge Dragona. Gwarantuję wam, moi drodzy, że to będzie coś naprawdę ultra kozackiego. I mam do was jeszcze tylko jedną prośbę, abyście koniecznie napisali, moi drodzy, po obejrzeniu tego filmu, która według was oferta nas w tym całym filmie, słuchajcie, jest najlepsza, właśnie najbardziej opłacalna, słuchajcie, za Huge Dragona. Napiszcie, koniecznie, w komentarzu, a my tutaj zobaczcie, gościu ma faktycznie tego rainbowowego Huge Dragona. Ej, jakim cudem on go ma, zobaczcie. Jakim cudem, moi drodzy, w każdym razie, dobra, mamy pierwsze oferty i zobaczmy, moi drodzy, teraz. Mamy tutaj, uwaga, mamy tutaj Huge Dragona, uwaga, jest on, słuchajcie, tutaj rainbow i mamy tutaj, moi drodzy, mamy tutaj, słuchajcie, 24 biliony gemów i mamy tutaj, słuchajcie, sporo ekskluzywów, słuchajcie, ale według mnie jest to totalnie nieopłacalne, bo to jest warte dużo więcej. Według mnie, moi drodzy, jest to warte na pewno parę razy tyle, zobaczcie, co 623 biliony mniej więcej wartości gemów. Według mnie, słuchajcie, nie jest to opłacalne, więc ja bym to, słuchajcie, deklinował. No właśnie, luz, zobaczcie. Jest to ogólnie nieopłacalny trend, więc, słuchajcie, jest to luz, czyli, moi drodzy, przegrana pozycja. No i, moi drodzy, zobaczmy sobie teraz. Mamy tutaj Huge Dragona i ktoś oferuje, zobaczcie, wow, ktoś oferuje, zobaczcie, Huge Forest Weaver. Mamy też, moi drodzy, tutaj Huge Lucky Cata i mamy, moi drodzy, tutaj parę tego, zobaczcie. Mamy też Huge Gargoyla, wow, zobaczcie, mamy tutaj parę Huge Gargoyli. I to jest już, słuchajcie, taki, no, to już jest, moi drodzy, bardziej opłacalne, zobaczcie. To jest faktycznie sytuacja win, czyli, moi drodzy, wygrana. Moi drodzy, zobaczmy sobie teraz. Mamy tutaj, zobaczcie, Huge Dragona, oczywiście tutaj rainbowowego. I mamy tutaj, zobaczcie, no nie, no, skamer, zobaczcie, od razu chcą skamować go, no nie. Ej, 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 czemu od razu skamerzy tutaj są, zobaczcie, no nie, no, zobaczcie, skamerzy, no i jeszcze akceptuję to, no nie, no, słuchajcie, skamerzy na samym początku. Nie, no, moi drodzy, kto takie rzeczy robi? Naprawdę, ja bym się wstydził, naprawdę, ja bym się wstydził, słuchajcie, proponować komuś, słuchajcie, za Huge Dragona i to jeszcze rainbowowego, słuchajcie, jakieś takie zwykłe pety. Mi, słuchajcie, byłoby wstyd i naprawdę, moi drodzy, bym po prostu nie miał, słuchajcie, odwagi później pokazać się, słuchajcie, jakiejkolwiek trading plaży. W każdym razie mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj Huge Forest Weaver, słuchajcie, mamy dwa Huge Gargoyle. Według mnie, moi drodzy, i czy jest to opłacalne? No, moi drodzy, na tym etapie, zobaczcie, czy Huge takie katy, zobaczcie, według mnie, moi drodzy, no to już można by uznać jako win. Zobaczcie, wow, mamy też, słuchajcie, Huge Festive Katy, no to jest, moi drodzy, już opłacalne. Według mnie, słuchajcie, wartość tych petów jest na pewno większa, 4 tryliony, zobaczcie, czyli jest to naprawdę dobry trade, jeżeli chodzi o osobę, która ma Huge Dragona. Według mnie jest to win, czyli, moi drodzy, też naprawdę opłacalny trade. Według mnie, słuchajcie, jest opłacalne i mam też, słuchajcie, Huge Dragona i mam też, zobaczcie, Huge Pony, wow, zobaczcie, Huge Pony, Huge Pixel Katy, zobaczcie, Huge Cupcake, Huge Gargoyle, naprawdę. W każdym razie, moi drodzy, zanim przejdziemy dalej, to napiszcie, koniecznie, w komentarzu, która według was, słuchajcie, z tych ofert, co teraz zobaczyliście, jest najbardziej opłacalna, słuchajcie, według, z perspektywy, słuchajcie, osoby, która ma tego Huge Dragona rainbowowego. Więc napiszcie to, moi drodzy, w komentarzu, a my lecimy, słuchajcie, dalej, bo czekają nas, słuchajcie, jeszcze bardziej niesamowite oferty, ale czeka nas, słuchajcie, prezent tutaj od Prestona, więc sobie tylko go otwórzmy. I, moi drodzy, zobaczcie teraz, co takiego, słuchajcie, będzie za oferta. Patrzcie, moi drodzy, na to. Mamy, moi drodzy, tutaj jest dowód RFG i tym razem, moi drodzy, mamy tutaj, co ludzie wymienią za zwykłego Huge Dragona, już, słuchajcie, nie rainbowowego. I zobaczmy, moi drodzy, na to. Mamy tutaj, słuchajcie, Huge Dragona, który jest, słuchajcie, bardzo ładny, mamy taki, słuchajcie, giveaway, to przewiniemy to tylko, moi drodzy. I mamy tutaj, moi drodzy, pięknego Huge Dragona, słuchajcie, och, jak ja bym chciał go, słuchajcie, mieć, jak ja bym chciał, żeby on się tak, słuchajcie, pojawił za mną, nie, to było, słuchajcie, za ładne. Ale dobra, mamy tutaj, słuchajcie, Huge Dragona i zobaczmy, moi drodzy, co tu ma. Mamy tutaj w ofercie, zobaczcie, 19 bilionów gemów, mamy, słuchajcie, ekskluzywa i dwa big maskoty. Według mnie, słuchajcie, jest to nieopłacalne, jest to, słuchajcie, no powinno być to, słuchajcie, powinno być to dużo więcej, według mnie, jako, słuchajcie, to opłacalna oferta. W każdym razie, dobra, mamy teraz kolejną ofertę i mamy tutaj, zobaczcie, wow, ile huge petów, zobaczcie, mamy tutaj Huge Gargoyle, Huge taki kata, dwa Huge Cupcake'i i mamy też, moi drodzy, sporą dawkę ekskluzywnych petów, słuchajcie, no według mnie, czy to jest opłacalne, słuchajcie, no ja bym szczerze to rozważał, ale szczerze bym, słuchajcie, wolał bardziej większą liczbę, słuchajcie, huge petów niż,
słuchajcie, ekskluzywnie. W każdym razie, moi drodzy, jest to wartość około 1,2 tryliona, czyli słuchajcie, jest to ogólnie mała wartość, jeżeli chodzi o porównanie do Huge Dragona, więc jest to, słuchajcie, no chyba to jest, słuchajcie, luz właśnie, też mi się tak wydaje, słuchajcie, że to jest luz. W każdym razie mam teraz kolejną ofertę i mam tutaj Huge Dragona, zobaczcie, i mamy tutaj, uwaga, mamy tutaj Huge Cata, wow, zobaczcie, to jest autentycznie Huge Cat, to jest teraz, słuchajcie, jeden z najrzadszych, słuchajcie, w ogóle Huge Petów, ponieważ, słuchajcie, Huge Catów jest bardzo, bardzo mało, słuchajcie, ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem Huge Cata. W każdym razie, moi drodzy, 3 Huge Caty, zobaczcie, 3 Huge Caty i Huge Pumpkin Cat, zobaczcie, ja bym to brał w ciemno, naprawdę, ja bym to brał autentycznie, słuchajcie, jest to mega opłacalna oferta, ja bym, zobaczcie, 5 trylionów, to jest mega, mega dużo, to jest duży win, zobaczcie, naprawdę, wow, 3 Huge Caty, naprawdę, moi drodzy, 1 Huge Cat to jest dużo, ale aż 3, to jest naprawdę bardzo dużo, zobaczcie. O, teraz mamy, słuchajcie, po prostu pety o dużej mocy, ja bym, słuchajcie, tego nie brał, ponieważ, słuchajcie, no one są mało prestiżowe, zobaczcie, jednak jeżeli chodzi o Huge Pety, to chcemy praktycznie, słuchajcie, za nie prestiż jakiś, tak, chcemy mieć Huge Peta dla prestiżu, bo słuchajcie, jesteśmy dobrym graczem, no i moi drodzy, nie wymieniałbym ich, szczerze powiedziawszy, takie zwykłe pety, słuchajcie, bo one są mało prestiżowe, jest ich dużo i one nas, słuchajcie, w ogóle nie wyróżniają spośród innych graczy, a Huge Pet już nas wyróżniają i moi drodzy, jest to warte 123 bilion, czyli słuchajcie, duży, duży luz, przegrana, słuchajcie, w każdym razie zobaczymy sobie dalej i oczywiście, moi drodzy, napiszcie teraz, słuchajcie, w komentarzu, która z tych ofert według was była najlepsza, bo według mnie, słuchajcie, była to oferta z Huge Catami i słuchajcie, z Huge Pumpkin Catem, bo jest to, słuchajcie, autentycznie, to są mega rzadkie pety, słuchajcie, naprawdę są mega rzadkie, bardzo musiałem, słuchajcie, Huge Cata i naprawdę napiszcie w komentarzu, co wy o tym w ogóle sądzicie. W każdym razie, dobra, kolejna. Mamy teraz, moi drodzy, tutaj od Kingsnera, zobaczmy. I co teraz tutaj takiego będzie? Mamy tutaj, zobaczcie, ofertę, uwaga, mamy tutaj, słuchajcie, ofertę na razie, słuchajcie, za zwykłego, okej, okay, mamy tutaj. Mamy tutaj, zobaczcie, ofertę za Huge Dragona i ktoś oferuje tutaj 2,7 tryliona, co? Zobaczcie, to jest nieopłacalne w ogóle, 11 trylionów, co jest grane? Ej, to jest w ogóle, słuchajcie, nieopłacalne, nie wiem, jak to można rozważać, zobaczcie, nie no, co jest? Ale dobra, moi drodzy, w takim razie zobaczmy sobie, to w ogóle tam jakieś było trollowanie, słuchajcie, w tym filmie. W każdym razie, zobaczmy sobie teraz od RFG, słuchajcie, co takiego ludzie za to, uwaga, tym razem za Huge Dragona i Huge Doga, słuchajcie, raz. Więc zobaczmy, moi drodzy, na to, zobaczcie, mamy tutaj, uwaga, mamy tutaj, słuchajcie, Huge Dragona i Huge Doga, czyli naprawdę mega potężny zestaw. Zobaczcie, zestaw petów, które są ultra, ultra dużo, zobaczcie, warte i jest ich, słuchajcie, autentycznie bardzo mało na całym, słuchajcie, świecie i zobaczmy, moi drodzy, teraz, co takiego będzie, moi drodzy, właśnie za nie oferowane. Dobra, moi drodzy, zobaczmy sobie do pierwszej oferty i mam tutaj pierwszą ofertę i uwaga, ktoś za nie oferuje, uwaga, ktoś, słuchajcie, za nie oferuje Huge Doga, zobaczcie, Huge Storm Agony, Huge Cat Cata i Huge Dragona, nie, słuchajcie, to jest jakiś flex chyba tylko, zobaczcie, no bo zobaczcie, ktoś oferuje więcej niż te same pety, zobaczcie, w każdym razie, ja wam powiem, słuchajcie, szczerze, że mi się w ogóle Huge Cat Cata nie podoba, według mnie, słuchajcie, on jest za ciemny, jest, słuchajcie, słaby, mi się w ogóle on nie podoba, słuchajcie, w każdym razie, no, chodzi chyba o flex, właśnie, zobaczcie, no win, w każdym razie, moi drodzy, jest to win, w każdym razie, moi drodzy, zobaczmy sobie, teraz mamy Huge Dragona, Huge Doga i ktoś oferuje, zobaczcie, mamy tego Hippomelona, mamy, słuchajcie, jakieś tam średniej mocy pety, no i moi drodzy, według mnie ta oferta jest w ogóle nieopłacalna, według mnie, słuchajcie, ja bym tego w tą mid pet, czyli moi drodzy, takie średniej jakości pety, takie ani to dobre, ani to złe, słuchajcie, takie po prostu na średnie pety, które, no właśnie, jest to luz, moi drodzy, czyli nieopłacalna oferta i zobaczmy sobie, teraz, moi drodzy, mamy tutaj Huge Dragona, Huge Doga i teraz, moi drodzy, zobaczcie, Huge Forest Weaver, Huge Cupcake, Huge Festive Cat i zobaczcie, moi drodzy, dalej, 2, 3 Huge Festive Caty, wow, zobaczcie, ma to wartość ogólnie 1 tryliona, słuchajcie, no, według mnie to jest luz, bo słuchajcie, to jest warte według mnie więcej niż 1 trylion, jeżeli chodzi o te dwa Huge Pety, czyli moi Huge Dragon i Huge Dog. Więc według mnie, słuchajcie, to jest ogólnie luz. No właśnie, słuchajcie, jest to luz, bo jest to warte więcej. I zobaczmy sobie teraz dalej. Uwaga, moi drodzy, mamy tutaj Huge Doga i Huge Dragona. I teraz ktoś oferuje, wow, ile ekskluzywów, słuchajcie, wow. Ale te ekskluzywy niestety, słuchajcie, nie są tak dużo warte. Więc co będzie, słuchajcie, chyba luz, chyba że dorzuci jakąś dużo, słuchajcie, gemów. Ale według mnie, słuchajcie, jest to luz. No i 25 bilionów gemów. Według mnie, słuchajcie, jest to, no właśnie, luz, bo ktoś w sumie oferuje 327 bilionów, a jest to warte dużo, dużo więcej niż to, słuchajcie. Więc luz, duży luz, słuchajcie, mamy. No i uwaga, kolejny tradzik. I mamy teraz, moi drodzy, uwaga, uwaga, mamy teraz, moi drodzy, w ofercie. Mamy Huge Pony, zobaczcie, mamy Huge Santa Pausa, mamy Huge Jackie Cata, Huge Cupcake'a, Huge, zobaczcie, Pumpkin Cata, mamy też, słuchajcie, więcej tych pony w ogóle, mamy też Huge Festive Cata. Moi drodzy, wow, Huge Cat Cat, zobaczcie, to jest mega opłacalna oferta, 4,9 triliona, to jest mega opłacalne, słuchajcie. Ja bym to naprawdę brał w ciemno, bo to jest, słuchajcie, mega opłacalne. Według mnie, słuchajcie, jest to naprawdę dobra oferta, ja bym to brał, jest to duży win, moi drodzy, właśnie. No i zobaczmy teraz, moi drodzy, mamy teraz, uwaga, mamy teraz ofertę kolejną i mamy teraz, zobaczcie, mamy teraz... Aha, już nic nie mamy. Macie, moi drodzy, przyznacie chyba sami, że te oferty były ultra, ultra naprawdę niesamowite. I szczerze powiedziałem, słuchajcie, chciałbym, żeby ktoś mi kiedyś w ogóle za coś, co ja mam, oferował aż tyle. W każdym razie, moi drodzy,
drodzy, napiszcie koniecznie w komentarzu, która w ogóle z tych ofert była według was najlepsza. Według mnie, słuchajcie, ta ze zwykłymi huge katami, bo są, słuchajcie, ultra mega rzadkie i serio bym chciał je mieć. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, by koniecznie stawić łapę w górę, suba z wielkim i napiszcie, moi drodzy, według was, która z tych ofert była najlepsza. I też, moi drodzy, wpadnijcie na mojego Instagrama, Jeremy, teraz już dwa, słuchajcie, bo tam będzie długo bardzo fajny konkurs. Elo, cześć, papa, słuchajcie, i siema.